Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Ciamaneczko, dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. I ja jestem Wojtek, jest ze mną Tomek. Jestem. I Madzia. Dzień dobry. Intro. Powiedz pojęcie szybko. Tomek! Intro było z przodu, pojęcie z tyłu. Hoła. Jestem Magda. Zabiłaś go w kurumie. Tak. Jeszcze mi cię klakson włączył. No hit. Bezczelne. No hit. Oj, no bezczelne. Widzę to. Zostaw to. Wojtek. Wojtek, zostaw. Zobaczcie, zepsujesz mi auto. Nie chcę je odwrócić. Ja cię odwrócę, kuźwa. O, teraz stoi dobrze. Jak żuczek. Tylko czy ona się zaraz nie zacznie palić? Nie wiem. Ja już zostaw. O, co? To ja może przestawię sama. Nie, nie, ja już odsuwam. Tak, już tak, odsuwam, dobrze. No. A możesz je tak, o, no właśnie. Inaczej. O, git. Aha, nie dziękuję. Mogę wejść. Trochę mi no to już ci poprawię. Wojtek, kuźwa, stałem tam. Ja wiem. Taki był plan. Dobra, słuchajcie, kontynuujemy sobie dalej misję w GTA Online oczywiście. Ogólnie pytacie się, kiedy napady, bla 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 bla, będą, jak skończymy misję. Tak pytają, dokładnie. Tak. I bardzo proszę pisać w komentarzu, że chcecie albo Ule, albo Gugę. Obie. Tak. Nie, no nie obie, bo wtedy nie, albo jedną, albo drugą. Albo wymiennie, o, może tak, o. Bo dziewczyny są bardzo niezdecydowane. To jest straszne. One się nie mogą się totalnie. Tomek, a dotknij mnie tym swoim autem, to jak cię piznę. No i masz, no i to radio, sama wyszłaś. Wyłączone, dobra. Okej, dobrze, to ja was... Co celujesz, kuźwa, widzę to. Kupię, wszyscy zbiorą tej sesji, zapraszam. I to jest ostatnia misja z konfiska dla Simona. Agresywna walka cenowa bywa brutalna. Zdejmiesz na chwilę oko z konkurencji i już zalewają rynek importami. Wypada nieco pomóc prawo popytu i podaży, prawda? Podskocz do ich magazynu i przypomnij wszystkim, jak działa rynkowa konkurencja w kraju wolności. Zniszcz wszystkie auta, co do jednego. Kupione wszystko? Tak. Magda, kamizelka. To jedziemy, a my wam oczywiście przypominamy też o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnięcie na socialki, na nasze Twitche i tak dalej. Macie gdzie? Na G2A. Tak, tam was też zapraszamy, fajne próbeczki. Promecki. Uruchamianie sesji. Uruchamianie sesji. Jest, będzie moja kuruma, czy... Nie. O, moja jest. Mojej złotej kurumy. A to ja chyba sobie... Chociaż Madzia mi pozwoli. Doskakuję. Idę. Wskakuj. No, co? Skakuję. Ja już jadę, bo zanim ja dojadę, to już tam będziecie dwa razy. No, no. Zamontowałeś mu ten ładunek wybuchowy tam z tyłu? Przecież nie zdążyła podczas ładowania gruzowty. No, zobaczymy, jak ciebie zaraz załaduje. Żebym ja was nie załadował za chwilę. To się nazywa mobbing, kuźwa. Tak, mówisz. Nie ma umowy o pracy, nie ma mobbingu. Panie kolego. Masz barter, Tomeczku. Barter nie wchodzi pod mobbing. Za chwilę będziesz mieć parter, kuźwa. Gdybyś ty zaraz czegoś nie miał. O, jaki agresywny się zrobił. Patrzcie go, ja nie wiem. Chyba jakieś solo za garażami będzie. Kurłanie tu. Kurłanie tu. O, tu. Czemu to są akurat na prawy dróg? No mówiłem, że oni będą wcześniej. Oj. No! Obróciłeś mną. Popie. Ja czekaj, aż drużyna dotrze do magazynu. No oczywiście czekamy na Tomka. No! Jak wyleciała! Co się stało? Ja to widziałem. Na filmiku cię wypieprzyło. Dobra, jedziemy. O. Co ty robisz? Wysadzam. Kabum. Zniszcz pojazdy, aha. Double kill. Gdzie? Tam jakieś ładne zielone było. Tu jest jeszcze gdzieś jakieś. A, to by tam jeszcze. A tu jest jeszcze białe. Co z tą bazuką? Kuźwa. To takie pancerne? Co? Że bazukę?
No weź! Nice! Szczak buchnie! Idziemy do piwnicy. Idę do piwnicy. You who hunt this place. In the name of the Lord, I command you to go back się... to where you came from. A, to drzwi są. Myślałam, że to namalowane. Ale coś czuję, ja tu biorę chyba... To jest chyba dym. Tego. A nie. Bolsa, nie, na pewno. Mam wrażenie, że płoną ludzie. Bolsa? Pistolsa. A. Nie, tu są na przykład takie wozy do zniszczenia. Co to za jakieś... Ty durna babo! Biegłeś mi pod bazówkę! No i dobrze ci tak, kuźwa! Nie wierzę w nią. Co tu się wydaje? Gdzie to jest wyjście? Na górę. A, u góry, okej. Okay. Nie, no tą drabinką. Nie, no nie ma tu drabinki, gdzie masz drabinkę? U góry trzeba wyjść. Oszukano mnie. No? Nie no, mamy znaczek do góry, że musimy... Aha, Skaczmy do góry. Do góry jak kangury. Jak kangury. Jadę. Szybko. Tylko weźcie sobie normalną kamizelkę, broń. Kamizelkę, poczekajcie. Kamizelkę też, bo mam wrażenie, że tu zaraz będą... Panserzy? Ja mam chyba pełną. Panowie, tu na razie jest czyściutko. Czyściutko, dobrze. Czyściutko, mordeczko. Dobrze, mordeczki, biegnę za wami, kochani. Tak, mordeczko. Lecimy, lecimy, nie śpimy. A. I to na końcu, patrz. Paja się czai. Kroczę. Kroczę. I co? Nic. I cyk, ja piernicze. Jedziemy. Dzięki to jest związane z a ty prowadzisz. No ładne autka mają. No i teraz możemy się dopiero... O matko, tu jest. Ale musimy ich tak zlikwidować, więc... No, to jest... Chłopco mi wjeżdża. Postujmy sobie tutaj. Chłopco mi wjeżdża. No bo mi wjechał chłop. A to chyba pani była jakaś miła. Miła pani, która ci wjechała. Szkoda, że nie żyje. Chyba nie taka miła pani, skoro wjechała. Nie wiem, nie zapytam już, bo nie żyje. Co oni tam? Tamten jeszcze żyje? Dobra, z nami. Nie wiem, strasznie pancerni. Dlaczego oni tu głupki piechotą przebiegają? No przecież to jest najgłupsze, co nie, można zrobić. Nie, oni zostali podwiezieni i tam się spędzili. A, Uberem. Your Uber driver has arrived. No. Z tyłu jest szyziomek. Stary, a, opuść teren. Dobra, to możemy już... A. Możemy już... Czekaj, tego jeszcze ulatkać. Bo mnie zdenerwowało, że to stał. Jadę. Trosno jedziesz? O, przeciwną niż ja. Tak. Sayonara, Tomek. Do widzenia. Sayonara. Ale, jadę tak, do ale was. Palmy to tak, wiesz... Palmy, betoniarka. O kur... No, drużyna, no i po misji Tomek, już? Dzięki. No, no chciałbyś. Byłeś. No, zaliczone. Nie pojechałeś. No, no. Jesteście bezczelni dla mnie dzisiaj. Ale 13 kafli, jak za taką misję? Tak! Ile jeszcze Boże, mi ekspa wpadło. Taka łatwa. Taka łatwa, sympatyczna. No. Zgodny, mudzik z jeden. Ale patrzcie, mamy porówno 7 zabójstw. Tak. Tylko, że mam jeden zgon. No to... Tak, celowałam ciebie, no. Także trochę nie wyszło. Gdzie jest to karma z bitch? Ale to czekajcie, gdzie ja miałem podobną sytuację? Wiem, w Minecrafcie, kiedyś oj. Aga mi wlazła, jak strzelałem i dostała heada i umarła. Aga mi wlazła. No, tak wyszło. Dobra, szukam kolejnej mission. Stworzony przez Rockstar. Misji. Tym razem już nie będzie misji dla Simona, na szczęście. Mm-hmm. Teraz szczęście. Będzie... To jest to? Łupienie w kamieniołomie. O, super. Co? Wiesz, Tomku, łupać łupiankę. Łupiankę? Uwaga, la 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 la. Dobrze. Kup naboje, kup amunicję, kup kamizelkę, zatwierdź ustawienia w bieżącej sesji. Wszyscy, dzień dobry. Papa mi tu krzyczy. Łupienie w kamieniołomie, widzę dla Lestera, to bardzo creepy. Tak sobie szperałem po sieci i wpadłem na ciekawe doniesienia. Jedna ekipa planuje doprowadzić materiały wybuchowe z kopalni... Podprowadzić, nie, dobra, nieważne. No. Kopalni Davis Quartz i użyć ich do skoku na bank. Oho. To mi podsunęło genialny pomysł. Może byśmy zrobili to samo, a przy okazji załatwili tamtą ekipę. Co? Tą dołącz?
Zapewne będą mieli własnych snajperów, więc miej oczy otwarte. Materiały wybuchowe dostarcz do magazynu. Zostaną na czarną godzinę. Dobra. Tomasz? Zrozumiałam. Ale przepraszam. Aha, no a ten co? Przedłużę czas. Ja nie wiem. Dobra, ja to zaakceptować? Telefonu. A, teraz to odrzuciłeś. To chyba nie chcesz nie pani grać, tak? Znowu coś źle zrobiłem. No i jesteś zablokowany. O Boże, Wojtek, co się stało? Wysyłam jeszcze raz. Co nie stało? Czy dlatego, że mi policja goni? Wysyłam. Bo zablokowałeś nas. To nie mam. Dobra, to muszę jeszcze raz to zrobić. Przepraszam. O, to... Wybacz, przepraszam. O, wyznaczono nagrodę za głowę Tomek 90. No szkoda, szkoda. Magda, chcesz 5 kafelków za darmo? Nie, chyba. Nie, też chyba może. Nie. To, musisz, zastanów się. Ale nie mnie jechała. A, przepraszam. To nie ja byłem. Znaczy, to nie Tomek. Jak mi ten tramwaj wyjedzie. Gdzie jest ta misja? Kupienie w kamieniołomie. Tylko Tomek. Tak. Telefon i akceptuj. No, akceptowałem, nie odrzucaj, tylko la, 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 radio, policja goniła. Pobieranie graczy zamknięte. Wszyscy z bieżącej sesji wysłane zostało. No mam, pobieram. No, dołączył. Oj, ja, la, 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 la. Ten też widzę radio. Kuźwa. Nie wiem, dlaczego jest tak, że mam ustawione domyślnie w menu radio moje, a za każdym razem tutaj jest randomowe. Nie wiem. Sensy to. O Boże, jest wyłączone. Kupione wszystko? Nie, bo radio wyłączałem. Mam pełne. No to jedziemy. Pamiętajcie, co mamy łomu, po materiały wybuchowe, wracamy do magazynu Lestera i po misji. Czemu czuję, że ma do nas wypieprzy? Ja? Prędzej bym na ciebie obstawiał. Kto zginął ostatnio? Ale, no Magda, ja ale ty sabotowałeś, bo stanąłeś przed bazuką. Tak. To słuchaj, to czyli ona we mnie. Jak wyszedł z bazuki, to wchodzisz mu przed ryj? To się to informuje. No ale przecież stałam i strzelałam z tej bazuki 5 minut, to co cię miałem informować? Kobiety dużo mówią, a wtedy akurat nic nie mówiłaś. O Boże, dobrze, że ty tak tyle mówisz, a nic nie robisz. Tak? No, kuźwa. Właściwie to mogliśmy pojechać jedną. Jedziemy. No przecież to jest na końcu świata ten kamieniołom. Ale gdzie nawet nie wiem, gdzie jest. Nie wiem właśnie. Zaznaczyłam cię, Wojtku. Dobrze, dziękuję. Jedziemy torami? Nie, jadę. Kuźwa, to był znak nieniszczalny. Czemu czujesz za frame pociąg pewnie charakter nie zrobi z tyłu? Nie, jednak nie. Co jednak nie? Co ty robisz? No nie jedziemy tam, bo tam jest tunel. Kuźwa, tam nie ma, no tam zaraz wyjeżdża tunel. No to jedź. Przecież jechałem tędy przed chwilą. No jedź. Proszę. No i wyjechałem, no i co? No i co? Gdzie wyjechałeś? No na powierzchnię. Tak? Przecież jadę po waszej lewej stronie, co ty dziadu? Przecież ja nie widzę. Kuźwa. Jakiej lewej, jak to prawa? Moja lewa. A wasza no to prawa. Lewej. Po mojej lewej. Po twojej lewej. Wojtek? No nie. Wojtek? Nie jadę tymi torami dalej. Wojtek. O Boże, a to jest ten ściek. Ściek. Kanał burzowy. No może być burzowy. No tylko jakbyś tak powiedział, co robisz, a okno. Staram się. Okay. Widzisz, patrz, kalkulator! Zaliczyłem sufit! Pytaniarka! Zaliczyłeś sufit. O kuźwa. Ale będziesz łupał w kamieniołomy. Moje auto nie pływa, prawda? Nie. Zależy. A utopiłeś się? Jeszcze nie. To się zastanów, bo nie wiem, czy zawracać. Kuźwa, Wojtek. No to się Wojtek, mam podłogę, widzę podłogę. Utopił się, bo wpadł do tego bajora. Nie wiem. Nie utopiłem się, jeszcze dycham. Gdzie tu się wypłynął? A wypłynąłem? Nie, zatonąłem. Zamów wypłynąłem! Zatonąłem. Dobra, jak to się robi? Pojedziemy po niego. O dobra. Nie mogę. Zwariuję się. You had one job. To... Prosta droga. Wychodzę na ulicę do was. Stój tutaj. No, no zaraz, przecież nie wjadę w budynek. No i patrzę się, Jess. Chłopie! Nie widzę twojego budynku. No ale ja widzę. Przecież to jest największy budynek na mapie. Czy jestem na dole. Dobry. Magda. No, musisz no, przez płotki skok przeskakać. Przez płot. No, super. Leć. Nie masz wyjścia. Tak, o, wychodzi mi jak w życiu te płotki. No przestań, że zginę, ty.
Tańcz, kuźwa. Makarynę. A, sorry. Wiesz co? Nie zrobimy tej misji. Myślałem, że wysiadłeś. No i teraz masz! No ej! Aha. Nie chcę, wysiadam. Właśnie tak. No bo długo klikałem, żeby... Ach, Tomek, zwariuję z tobą po prostu. Ja, ze mną. To chyba mój ulubiony odcinek jak dotychczas. Tak w sumie. Po prostu... Co ty jeździsz tak dziwnie? No muszę stąd wyjechać, no nie wjadę w kasyno! O, nie możesz przez kasyno? On nie widzi budynku! Nie, nie no. Mogę przez kasyno, kasyno jest niedostępne w naszym kraju. Chyba w waszym. No i też nie. Jak to? Tak to. Ogólnie w Unii Europejskiej jest zakazane kasyno. Nie, to wcale komu nie ma. Tak samo jak do twojego kraju już się kurde z jedną dawką szczepionki wjechać nie da. No trudno. Za to, problemy. Za to najstarszy zawód świata jest legalny. A co? Przebranżawiasz się? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze dobrze nie. Płacą tam w opiece, tak? No gdzie? W jakiej branży dobrze płacą, Wojtek? No w tamtej na pewno. A, straciłam głos mówiąc to. Ej, ja mam radio! Wyłącz to! No i... To, ej, kto... Ja nie mogę włączyć radia. To śpiewaj. Ale, ale co ci leci? Nie wiem, jakiś coś tam z ten mi coś, nie wiem. Aha, to ja muszę wyłączać radio ogólnie. To ja wyłączę. Już wyłączyłem. A to ty, jak, a co miałeś? Ja mam włączoną własną muzykę. A to może była twoja? Nie. Na pewno nie ty była. Nie, ty jej nie słyszysz. Ty jej nie słyszysz, ja tylko ją słyszę. Aha. Wtedy tobie się chyba włącza jakaś randomowa z tych radio. No takie randomowe, co? Ja byśmy się na tych linkach utknęli. Nie utknęlibyśmy na tych linkach. Nie? Nie. Nie. Trzeba ukraść dwie furgonetki. Get out! Dobra, po kolei. Tak wszystkich wybić, bo tutaj nie będziemy mieli w tych furgonetkach chyba kamizelki. Broń. O. Ja ci powiem, jak że narnie. Jak oni mówią? Ja nie zrozumieć. Jesus get powiedział. Get up! Get up! A tam na górze jesteś skurczybąku. Wiecie co bym się napił? Co? Napiłbym się lifta gruszkowego. O Boże, myślałam o nim wczoraj. Ale ich nie ma. Wycofali je z produkcji. Ja jestem niepocieszony. Sobie tonik wczoraj. Ale jest ogólnie generalnie bardzo dobry soczek. Czy jeszcze ktoś? Nie strzelajcie w tą furgonetkę. To jedźcie po tam następne, ja już tą wezmę. Aha. Mek, ok, to ja. No, jedź, ja już ją zabieram, bo tam jest następna dalej. Ja już będę jechał. A ja waliłem w tą furgonetkę. No to fajnie. To niedobrze. To jedźcie, ogarnijcie tamtą i już będziemy. Jezus Maria. Nie, ale właśnie ja pamiętam, że były dwa lifty. Był gruszkowy i był jabłkowy. A jeszcze winogronowy. Winogronowy też był? Zagaduj mnie, bo mam strach. Zagaduj mnie. Kurde. Koleś. To się źle skończy! O Boże, dobra, nie ma przepaści. O co ci chodzi? No bałem się, że jest przepaść. No nie ma przepaści, jesteś kamieniołomie. No właśnie, spadłem. Dalej do panu. O, Magda! No co? Jadę. Poniewierasz mną tak, że ja nie wiem, w którą stronę już mam kręcić. Ale co ty kręcisz? Przecież nikogo nie ma. Dalej do typu. O kogo? Stoi. Ale mi się nikt nie pokazuje. Teraz. Ja jadę torami już do miasta. Dobrze. Do magazynu. Chciałem typowi w kolano, on dalej żyje. No pal gumę, chłopie. Tyry. Ty bierzesz furgonetkę? A biorę. Dostałem w plecy. Dostałem w oko! Kuźwa. No musicie ich ubić najlepiej, bo tylko pamiętaj Tomek, że ty teraz nie masz ochrony. W sensie, wiem. To nie kuruma. Magda, tak? Będziesz mnie flipnować, a muszę coś zezreć. A nie, życie mi się ładuje. No bo się odnawia. Ale do połowy, o to nie. Troszeczkę. Nie, czekaj. No dobra, pojadę już. Tomek. Bo chciałem zjeść coś, mam pół życia. Ja bym generalnie proponował, żebyście tymi torami jechali. Bo wtedy unikamy tego, że oni do nas strzelają. Daj, skracaj. Droga jest troszeczkę dłuższa, ale... Ale może nie aż tak. O, to ja w ogóle teraz muzyczkę już włączę. Chcesz skrócić drogę, a nie swoje życie? O, coś trzeba skracić. Chociaż nie wszystko. Nie wszystko. Gdzie ja tu wyjadę, Magda? Wjechałem w ślepy zabłupek. Prosto jedź. Co, wjechać? No gdzie? No prawo. Muszę zawrócić.
No przecież masz to. Jeździsz tymi torami? Nie. Drogą. Gdzie ty masz drogę? Ty, strzelają do mnie! No to jedź za mną, typie! Kuźwa. Mówiłem ci, że mam pół życia. O, za tobą! No, jak cię piznę. Tomek, tylko nie umieraj. Czy tymi torami jechać? Chyba tym w prawo, Magdo. Chyba bezpiecznie. Dojdziemy tymi torami? Magda, ja... Nie, chyba, chyba lewymi mieliśmy. Myśmy mieli, Wojtek, rozgałęzienie w prawo i w lewo. Prawo trzeba było. No to chyba dobrze. W autostradzie jechać. No. A, to dobrze. Tam. No Magda, ja nie mam kurumy. Ja tam 40 na liczniku. Na pewno masz 40 Nie no, jeszcze nie masz 40, jeszcze parę lat zostało. Nie no, ja tym 90 jedziemy? Jadę bez, na liczniku, ty. No skąd ty wiesz, jak masz licznik? No jak sobie mnie. Daj sobie kamerę do środka od V. No masz do środka, dobiję do głaza. Którędy my jechaliśmy? Bo nie widzę. Ta kamera jest do dupy! No to zmień sobie, tylko chciałeś tylko, żeby licznik zobaczyć, ty! Gdzie ty masz licznik? No mówię ci, że mam 40, 50. Reszty nie widzę. V. Nie trzymam. Kuźwa, dał mi kamerę, zmienił. Dobra, hop. Betoniarka! Nie wytrzymam. Ole się wpiejdoiłem. Mówisz? Magda, musimy do warsztatu jechać, bo mi jedno światło nie działa. Nie musimy jechać do warsztatu. Tak nie przypisowo? Jedź do kryjówki Lestera, Tomek! Przecież prosta droga! Very prosta droga. Mogłabyś mówić, Magda, by czasem pociąg jechał z tyłu? No słyszysz. Pewnie jedzie. Spadłam z drogi przez ciebie, no. Aha, no. No, no, a co? Winnie, winnie. Muszę teraz zawrócić. A łano tu świetnie. Tym tiko, obsrany. Tym tiko. Oj, pod prąd jadę. A gdzieś widziałem jakąś modyfikację, gdzie były polskie te auta takie, typu Maluch i tak dalej. O, wspaniale to musi być. Już jak widzę, jak robimy napad na Maluchy. Ej, ale są wyścigi te tymi takimi małymi. Są, no. Tini-wini takimi. Ty dojechałeś? Mhm. O Boże, mam 4800. Dobrze, nie śpiesz. A nie, 4200, 4400. A to mi wzrasta i opada. Bo nie jedziesz drogą. A. Ale mam cały czas z tymi torami jechać? Ups. Najlepiej, no. Magda, pociąg. Mnie to nie ma. Towarowy Intercity. Nie, to Intercity. Nie może być. To towarowy czy Intercity? No właśnie, tak się ten. Both. Po jednej stronie siedzisz ty, a po drugiej jest kilo węgla. Ty, widzę cię. To by ciekawe było, co? Winnie. I tu już mam na autostradę wjechać? Tak. Gdzie jest zjazd? Musisz po prostu wjechać. Chyba nie tak. Co to auto robi? Zgubiłem karoserię. Po co ci owo? Właśnie. Ważne, że jest. Ty, strzelaj, Magda! Ja zginę! Strzelają do mnie! To gdzieś ty jest! Jak to strzelają? Gdzieś ty jest. Kuźwa. Ja chyba jestem na złym pasie, prawda? No pewnie. Kuźwa! No i nie mam nawet światła teraz, ciemno mam. O, to pani chyba zginęła, trudno. Nie zginiesz. Betoniarka! Tam, Wojtek. Dlaczego nie widzisz betoniarką? Nie, nie, to. Co? Wojtek, gdzieś betoniarką? No. Cześć, co? Mam jeszcze skręcić. Tomek jedzie z GPS-em. A, okiś. Jedziesz po niego? Jedę za betoniarką. A dlaczego takie kółeczka jakieś kręcisz dziwne? Co to, Tomek? Gdzie ty jedziesz? No to ja mi pokazuję. No dobra, niech jedzie. No widzę tą ciężarówkę. Bez połowy przodu, ale cicho! Jedzie. Zobacz. Czaj, tu se skrócę. Nie, tu nie skracaj, jedź. Tu nie skrócisz nawet. Tomek, bo oni są za tobą. Przecież skróciłem. Nie skrócisz tędy, nie dojedziesz tam do tego chyba. No tu mam, patrz. No, a dojedziesz tam do Lestera? No nie wiem, kazał mi testy w prawo. Czy się? Dojedzie kiedyś. Tam będzie miał zakręt. Teraz znowu na autostradę wjeżdżasz, ty! Co jest grane? Co jest tą mapą? Kuźwa! To Google nie miał aktualizacji! To nie Google.
Kupi. Ja nie wierzę. No i co mam teraz? Ja pierdzielę, znowu skręcam. Jedź tak, jak jedziesz. No teraz już jadę i chyba dobrze. I na następnym, gdzie? Jak będziesz miał, to skręcasz w lewo. Czyli tu na górę? Tak. Nie pokazuje mi dalej, bo mi... O, był morderca. O, teraz patrz. Złapał sygnał. Jakiś typ mi w dupsko wjechał. Typie! Wojtek, moje auto jeszcze prawie kopci. To nie dobrze. Boże, widzę, jak lecisz. Ale jak wyżej? No nie, właśnie wyhamowałem. To jest tu, czy nie? To jest na samym? Nie, tu. Mam nadzieję, że wyhamujesz. Tu. Jaki zgnieciony. Bo wpadłem z drogi na chwilę. Niestety mam bardzo duże problemy z kierowaniem. A nie tu. Tomek, ale... No tu mam jechać, wiem, nie musieliśmy wpychać. Z hamowaniem tym. Duży brum to jest. Proszę, że się jeździ, niestety. Ale to była łatwa. To? 20 łatwa, tylko fajna. Łatwa? No. Daleko było po prostu. Biorąc pod uwagę twoje problemy z GPS-em. To był GPS-a problemy. Okej. Okay. Jak ty lubisz szukać wymówki, Tomku. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra. Moi drodzy, my wam za dzisiaj będziemy, raczej dziękujemy wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Będziemy słyszeć się oczywiście w kolejnym odcinku za tydzień, gdzie będziemy robić dalej kolejne porcje misji. A była ze mną Madzia. Była. Był Tomasz. Byłem? Tomek oczywiście. Jezus. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało, także do następnego. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa, pa.